Witajcie ciekawcy. Każdy rodzic zapewne powie, że dzieci rosną zdecydowanie za szybko. A bycie młodą gwiazdą dojrzewającą pod czujnym okiem milionów widzów, internautów i słuchaczy to nie lada wyzwanie. O tym coraz częściej przekonuje się Roxana Węgiel. Podczas gdy jedni traktują ją jak dorosłą, inni ciągle widzą w niej małą dziewczynkę. Dlaczego jej ostatni występ został nazwany wulgarnym przez inną kobietę? Czy faktycznie tak właśnie było? Z jakiego powodu Agustin Egurola jest dla niej tak surowy? I co w ogóle u niej słychać? Zostańcie z nami do końca, ale wcześniej nie zapomnijcie o łapce w górę, subie naszego kanału i włączeniu powiadomień, dzięki czemu nie przegapicie żadnego z naszych odcinków. Zapracowana Roxana Węgiel w wywiadzie sprzed kilku miesięcy nie ukrywała, że pandemia, odwołane koncerty i ograniczona ilość wydarzeń publicznych w 2020 roku sprawiły, że mogła nadrobić zaległości związane z nauką i spędzić czas z rodziną. Był to dla niej szczególny rok, ponieważ po raz drugi została starszą siostrą. Końcem roku zaczęła jednak pojawiać się coraz większe ilości przedsięwzięć i wychodzi na to, że nie zamierza się teraz zatrzymywać. Jak niedawno zdradziła, ma teraz bardzo intensywny okres i dużo tajnych aktywności. Oprócz występów w telewizji i tworzenia piosenek, niezmiennie z uczennicą zdała certyfikat Cambridge B1, do którego przygotowywała się kilka miesięcy i ciągle poszerza swoją znajomość języka angielskiego. Oprócz tego przygotowała dla fanów prawdziwą gratkę. W lutym tego roku założyła osobiste konto na YouTubie Roxy Węgiel i Max, gdzie w krótkim filmiku towarzyszyli jej dwaj bracia, a starszy prosił nawet, aby widzowie dali znać, co chcieliby zobaczyć. Jako pierwsze pojawiło się Q&A, gdzie piosenkarka zdradziła trochę tajemnic. Nie wiadomo jednak, jak często filmy będą pojawiać się na kanale, tym bardziej, że 16-latka ma sporo innych zobowiązań. Początkiem tego roku okazało się, że weźmie udział w formacie Dance Dance Dance. Pomimo pandemii, przez którą branża rozrywkowa nadal tkwi w sporym zawieszeniu, ruszyła trzecia edycja tanecznego show. Nic więc dziwnego, że od początku plotkarskie media bardzo chętnie rozpisywały się o praktycznie każdej informacji, która wychodziła z planu. Gdy ujawniono wszystkie nazwiska uczestników, którzy zgodzili się na tańce do znanych choreografii pod okiem kamer TVP i składu jury, zrobiło się jeszcze więcej zamieszania. W programie, podobnie jak w poprzednich edycjach, wystartowało 6 par. Niewątpliwie jednak największą gwiazdą show okazała się Roxana Węgiel, która postanowiła zaprezentować się w parze ze swoją przyjaciółką Oliwią Górniak. Sporo zainteresowania wzbudził również m.in. udział Damiana Kordasa, który znany jest z wielu programów rozrywkowych, nawet wygrał Taniec z Gwiazdami. Wielu widzów ciekawiło również to, jak w parze z nim wypadnie Ola Nowak, influencerka i youtuberka, którą internauci poznali kilka lat temu dzięki kanałowi Beksy. Co więcej, w tej odsłonie show wymieniono praktycznie całą dotychczasową obsadę z wyjątkiem Idy Nowakowskiej. Ze stołkiem w jury tanecznego show pożegnali się Anna Mucha i Robert Kupisz, a na ich miejscu znaleźli się zupełnie debiutująca w tej roli zawodniczka MMA Joanna Jędrzejczyk i Agustin Egurola. Zmienili się również prowadzący. W połowie marca uczestnicy mogli zaprezentować swoje umiejętności. Szybko zarówno oni, jak i widzowie przed telewizorami mieli okazję przekonać się, że nie będzie łatwo. Jury już w pierwszym odcinku okazało się bowiem dość surowe. Oceniający nie przypadli do gustu fanom produkcji. Najbardziej oberwało się Eguroli, który wystawiał bardzo niskie noty wszystkim uczestnikom. Wielu widzów twierdziło, że z potulnego psiaka z Mam Talent zamienił się w pitbulla. Miało także dochodzić do spięć między nim a Idą, która nie zgadzała się z jego oceną występu Roxany. 52-letni juror nazwał bowiem solowe wysiłki młodej piosenkarki jako nudne i szkolne, za co również znalazł się w ogniu krytyki fanów Roxy, którzy uważali, że jego słowa względem 16-latki były bardzo nietrafione i słabe. W kolejnych odcinkach wcale nie było inaczej. Znów pojawiło się sporo surowych ocen i wypowiedzi wzbudzających emocje, a nawet ogólne oburzenie. Spośród wszystkich, którzy postanowili dołączyć do tanecznej zabawy, najwięcej ma do udźwignięcia najmłodszy duet, czyli właśnie Roxana i Oliwia. Podczas jednego z występów przyjaciółki Roxy, Agustin zwrócił uwagę, że dziewczyna przez buty ani razu nie wyprostowała podczas występu kolana. Nastolatka musiała się tłumaczyć, że do występu uczyła się chodzić na szpilkach, bo wcześniej w ogóle nie miała ich na nodze. Jak możecie się domyślić, to również spotkało się z dużą krytyką. Oburzeni internauci śledzący program przypominali, że uczestnicy to amatorzy, a odbieranie nastolatce za świetny występ punktów tylko dlatego, że nie potrafi perfekcyjnie tańczyć na wysokim obcasie, jest nie na miejscu. Za nami już kilka odcinków Dance Dance Dance, a Roxy niezmiernie wzbudza największe zainteresowanie. Ten fakt stawia ją również pod czujnym okiem milionów widzów, dla wielu z nich Roxana jest bowiem zawsze faworytką do wygranej. Choć taneczne show miało być zabawą i przygodą, 16-latka musi zmierzyć się z wielką presją. Internauci zdążyli na przykład wychwycić, że jeden z jej występów do złudzenia przypominał taniec Wiktorii Gąsiewskiej, która wraz z Adamem Zdrójkowskim wygrała pierwszą edycję. Nie obyło się też bez tych największych emocji. Gdy Egurola pojawił się na próbach Węgiel, dziewczynie poleciały łzy. Choreograf zdaje sobie sprawę, że na uczestnikach wywiera presję, jednak jego zdaniem od zabawy ważniejszy jest profesjonalizm i zawładnięcie sceną. I względem Węgiel nie ma złych intencji, choć jego zachowanie bywa odbierane różnie. Jednak Agustin mocno wierzy w umiejętności 16-latki oraz w to, że jeszcze nie odkryła przed sobą i widzami wszystkiego oraz nie pokazała wszystkich możliwości na scenie.
Roxana usłyszała, że musi być pewna siebie, bo to już nie jest czas na niepewność. Egurola podczas treningu dodał, że jest bardzo zdolna, a nie może bać się krytyki, bo to jest szkoła życia. Jednak wiek popularny piosenkarki budzi wiele sprzeczności, które z kolei zmieniają się w kontrowersje wychodzące poza program. Podczas gdy wymagający choreograf traktuje 16-latkę jak dorosłą, na równi z innymi uczestnikami jest ktoś, kto w Roxie widzi bardziej niewinną dziewczynkę niż dorastającą młodą kobietę. Ostatni odcinek programu, jaki mieliśmy dotychczas możliwość oglądać, przyniósł nowe rewelacje. Podczas gdy Ola Nowak została przez Egurolę nazwana królową Dance Dance Dance, Roxana tańcząc do utworu Rihanny również sprostała oczekiwaniom kapryśnego jurora. Zachwyciła też Jędrzejcza, która skwitowała, że 16-latka ma w sobie zadziorę. Jednak ten przełomowy według Agustina występ Roxy nie spodobał się Idzie. A zniesmaczenie ciężarnej jurorki rozeszło się echem po plotkarskich mediach. Podczas gdy pokazane umiejętności Nowakowska doceniła, stwierdziła jednak, że nastolatka zatańczyła zbyt wulgarnie. Jak się później okazało, 30-latka miała problem z makijażem Roxany i stylizacją. Według informacji jednego z portali Ida uważa, że nastoletnia dziewczynka powinna wyglądać grzecznie oraz skromnie i nie ma znaczenia, że wcielanie się to stylizacja sceniczna wzorowana na teledysku znanej gwiazdy. Niezadowolona z sytuacji Nowakowska miała nawet podzielić się spostrzeżeniami ze stylistką, mówiąc, że mocny makijaż oraz półnagie krocze nie pasują do nastolatki. Ponoć w odczuciu tancerki i prezenterki wyzywające pozy dziecka sprawiły, że występ był wulgarny. Według niej wygląd młodych osób przedstawiony w obecnych czasach w mediach nie przystoi takiej dziewczynie jak Roxana. Z informacji przekazanych przez osoby z otoczenia Idy zależy jej na tym, aby dawać wzorowy przykład młodym ludziom, wspierać ich i uczyć ważnych wartości. A Roxy ma miliony młodych fanów i wielką siłę przebicia, dlatego Nowakowska chciałaby uniknąć zachowań, które mogą prowadzić do ewentualnej deprawacji nieletnich oraz negatywnego odbioru programu przez widzów. Stanowisko 30-latki wywołało jednak sporo zamieszania, a większość internautów uważa, że tancerka zdecydowanie przesadza. Ci, którzy występu nie widzieli, wyrażając swoją opinię, pisali, że przez szum, jaki zrobił się wokół węgiel, myśleli, że faktycznie pokazała za dużo. A gdy nadrobili zaległości, zaznaczali, że nie widzieli nic, co byłoby kontrowersyjne. Byli też tacy, którzy zwracali uwagę Idzie, twierdząc, że ta najwidoczniej zapomniała, jak sama występowała w kusych strojach. Choć temat ten w ostatnich dniach narobił sporo hałasu, nie jest tak naprawdę żadną nowością to, że wiek robiącej kariery Roxany i jej dorastanie budzi różne emocje. Niejednokrotnie jej sceniczne stylizacje uważane były za zbyt dorosłe. Laureatka The Voice Kids oraz Eurowizji dla dzieci była też negatywnie skomentowana, na przykład za teledysk i słowa piosenki. Poruszenie wywołał również jej pierwszy związek. W listopadzie 2018 roku na konkursie Eurowizji Junior poznała Daniela Jastrzębskiego, a na początku 2019 potwierdziła, że jest zakochana i wrzuciła na swoje instagramowe story zdjęcie, na którym Daniel całował ją w policzek. Choć związek był raczej niewinny i byli parą, która dzieliła bardzo duża odległość, wielu wówczas twierdziło, że 14-latka jest za młoda na chłopaka. Kilka miesięcy później rozstała się z białoruskim wokalistą i temat jej życia miłosnego ucichł. Obecnie Roxana ma skończone 16 lat, dojrzewa i nie jest już tą samą małą dziewczynką, która w programie Talent Show trafiła pod skrzydła Edyty Górniak. Jednak jej lata oraz jakie ubrania, makijaż i zachowanie pasują do jej wieku, dzieli Polaków oraz osoby z branży. Jedni chcą ją traktować jako dorosłą, w oczach innych nadal jest dzieckiem. Cóż, w przyszłości jeszcze nie raz na pewno ten temat wzbudzi dyskusję. Dorastające dziecięce gwiazdy, szczególnie te zagraniczne, zawsze wywoływały sporo komentarzy, bo ludzie najczęściej nie mogli pogodzić się z tym, że dorastają. Przykładów jest wiele. Tak było na przykład z Miley Cyrus, która nie chciała być już dłużej słodką gwiazdą Disneya, i Haną Montaną. A wy powiedzcie ciekawcy, czy strój Roxany, który tak bardzo nie podobał się Idzie Nowakowskiej, faktycznie uważacie za wulgarny, czy według was to przesadne stwierdzenie? Jak w ogóle podoba wam się Roxana w programie Dance Dance Dance? Kibicujecie jej? Myślicie, że wraz z Oliwią ma szansę wygrać? Dajcie znać, bo my czekamy na wasze komentarze. Nie zapomnijcie też o subie naszego kanału, a jeśli podobał się wam ten odcinek, będzie nam miło, gdy podacie go dalej. Do usłyszenia już jutro, cześć!